Gramy w filmie. Jest to film pod tytułem Poniedziałek w klubie Pamela. Tak piękna, się nazywa ten film, tak. Piękna realizacja, piękny odcinek. Ja nie spodziewałem się, że tyle wody spadnie z sufitu po prostu. Coś pięknego. Było full ludzi, pięknie się grało. Wszystko działało. Prąd stabilny przede wszystkim. Bardzo... Strum był. Tak, był. I strumił. Tak, oczywiście. Stabilny. To jest... Na planecie, z której pochodzę, wyraz stabilny ma stopień wyższy sztabilny, czyli prąd był sztabilny, więc grało się świetnie. Pamela jest po prostu cool, super, świetnie. Bardzo nam się podoba w klubie Pamela. Poniedziałki w ogóle są rzadkimi dniami do grania koncertów. Ja pamiętam taki klub dawno temu, Pinokio. Oczywiście, w Szczecinie. Na ulicy Ku Słońcu. Grzeliśmy z Kurami, Miłościami, z Boim i tam bywało i po 400 osób. To były inne czasy, zupełnie to było 20 lat temu. A ta tradycja jednak podziałków jest dosyć po prostu rzadka, więc to, że w klubie Pamela tyle osób było na koncercie naszym, że tyle osób się przyszło bawić i słuchać muzyki improwizowanej, bluesem podszytej, to okazało się dla nas bardzo przyjemne, ponieważ my kochamy grać dla ludzi, bo no, 3 osoby też jest okej, ale 30, a 60, ale 80, jeszcze lepiej. Z tymi podziałkami to jest kwestia konsekwencji, wydaje mi się, bo są miejsca, gdzie gra się w czwartki, okej, poniedziałek jest trudniejszy, ale przypomnij sobie teatr telewizji, tak, prawda? Tak. Po prostu tak wbito ludziom, telewidzom, w głowę, oczywiście pozytywnie, że poniedziałek, a teatr telewizji. Może wpadniesz dzisiaj na winko? Nie, nie mogę przyjść, dzisiaj jest teatr telewizji. Taki zespół, jak, teatr telewizji oczywiście, z lat 70. Jak ludziom, że tak powiem, zaczipowano tą informację, że w poniedziałek wieczorem o 20 jest teatr telewizji, to go oglądali. Do miliony. Dzisiaj, do dzisiaj bardzo wielu i komu to przeszkadzało? Bardzo wielu inteligentów, takich w klimacie podstarzałego Miałczyńskiego z Dnia Świra, włącza telewizję TVP i patrzy, nie ma. Gdzie jest ta telewizji? Nie ma. Nie ma tego, po prostu jest coś innego. A tam się podkleili. TVP Info jest. A tam jest się prostu... podkleili następni. Oni wiedzieli o tym. Ale tacy dziwi się podkleili. Oczywiście. Po prostu nabijają dziwne rzeczy. Po prostu, a ta telewizji, ten wiesz, Witkacy, ten Gombrowicz, ten Beckett, ten Genet, ten rozumiesz, Ionesco, ten Żary. No gdzieś nie ma znikli wszyscy. Tylko jest po prostu właśnie TVP i Info i ten taki gniadosz. I na ich imieniu, na ich wielkich dziełach. Jadą tamci, nie? Tak, dokładnie. Ale wracając do klubu Pamela. Pamela też była fajna. Oczywiście. Szczerze. Co prawda jedna z Pamel niestety popełniła samobójstwo, bo to była Pamela Morrison, ale nie o tej mówimy. Mówimy o Pameli z Torunia. Ja myślałem o tym... Pamela z Torunia... Ja myślałem o tym Parlando. Parlando też, ale Parlando to jest po prostu, słuchaj, słynny eunuch drag queen. Ja mówię o Pameli z Torunia. O klubie, w którym się gra bardzo fajnie, bo Parlando... Robiłem Parlando, przyznaję szczerze, po prostu miał niedrobioną jeszcze po prostu tutaj, rozumiesz, jakby sprawę genitalną, ale był bardzo piękna. Był bardzo piękna. Tak. Obciągałem mu. Jej. Mu. Protezę, tak. Protezę. Właśnie tutaj, wiesz, dowolna jest osoba. Słuchajcie, czytałem ostatnio bardzo ciekawą rzecz o protezie generała Sawińskiego. Jak wyglądała? Po prostu to był szczyt technologii ówczesnego inżynierii. Że się wyrażę, kuter nożej. I tam po prostu był taki jeszcze specjalny taki rodzaj takiego schowka na marihuanę, różne rzeczy. No po prostu generał Sawiński, wiadomo, mężczyzna, który zginął w 1831 roku, 1831, bronił się tam, prawda, szpadą przed Moskalami. Miał znakomicie, wiesz, rzeźbioną, inkrustowaną tam, powiedzmy, wiesz, bobingą i drewnami jakimiś afrykańskimi szczurzą nogę. To ja przy okazji jeszcze miała takie specjalne misterne schowki, gdzie po prostu siedzieli mali Marsjanie w postaci szpinaku. Nie. Nie no, schowek był prawdą, bo czytałem o schowku. No i właśnie, martwi Marsjanie, jak zobaczymy, jest jeszcze szpinak. Taki szpinak, to są martwi Marsjanie od generała Sowińskiego. I niech mi ktoś teraz powie, że kwasu nie było już wtedy. Dokładnie. Ale... Dokładnie. Różne rzeczy można brać, na przykład zbobit, kwas, szynkwas, wałęsę, wrzeciono, halucynogeny, biłgoraj, panetnik, baltazar, malchlekor, blikozan, majozol, kladon, piksz, wasta, bragudio, mazgalgody, wezga i ale wracając do klubu, słuchajcie, bardzo fajny klub, trzymajcie tę tradycję, to jest tradycja bardzo szlachetna, bardzo potrzebna, mam wrażenie, że po prostu, że muzyka troszeczkę po prostu, muzyka przestaje być potrzebna, bo staje się towarem, ta muzyka taka mainstreamowa. A tak, znaczy, nie jest potrzebna, tylko po prostu trochę się, wiesz, wbiło dużo tych komercyjnych sytuacji, wiesz, sklepy po prostu oferują wciąż tą muzykę taką różną, różnej jakości klasy, natomiast, wiesz, ludzie wrażliwi są... Jeśli... Musiałem przyjąć 3 osoby wrażliwe.
Poważnie? Tak, może 7. Ja widziałem 6. 6. Ale są. Idę się z nimi napić. I przychodzą, idziesz. Tak, idę się z nimi napić w okay. Sodowej. Okej, Szczaszki Porębie. Tak jest, tak jest. Nie, w Toruniu, w Toruniu. A, jeszcze. W Toruniu. Nie prowadzisz. Będą mnie prowadzili, słuchaj, na szafot. Nie, no dzieci prowadzą, słuchaj. Moje dzieci już po prostu, wiesz, umieją prowadzić, także ja... Bo jedzą szpinak, tak. Ja teraz po prostu, wiesz, odpinam się, leżę z tyłu, wiesz, piję browary, dzieci prowadzą. A dzieci na szpinaku po prostu jadą. No tak, no, czy coś jeszcze dodać trzeba do tego? Chyba nie, chyba nie. Obiecujemy, że będziemy robili niedługo coś w rodzaju płyty. Pracujemy też jako duet Puchowski-Tymański, ale w tej chwili z Romanem wskrzesiliśmy jego projekt, który się nazywa Fonsight, bardzo ciekawa formacja. Która zresztą graliśmy piosenki dzisiaj z tego repertuaru. Tak, mamy pomysł, że to troszeczkę odświeżyć z znakomitym perkusistą, z którym miasto się nazywa Jacek Prosiński, który gra również z Reniusi, tam psuje Reni muzykę. Odświeżyć, czyli przybrudzić. Tak, jest taneczną i ten projekt będzie na pewno czymś w rodzaju piosenek alternatywnych, skrzyżowanych z mocno postmodernistyczno-jazzowo-koncepcją muzyczną. Elektroniczno, densowo, gaberowo, flamowo, techno, dupa. W skrócie 3 piosenki i 1,5 godziny. Tak. Słuchajcie, czekajcie. Bądźcie cierpliwi. Będzie. Bardzo dziękujemy. Toruń, do zobaczenia.